Z nowym rokiem nadchodzą zmiany w harmonogramie terminu wywozu śmieci. Odpady komunalne z nieruchomości jednorodzinnych z terenu gminy miasto Lęborg odbierane będą w dniach jak w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej. Dla sprawnej obsługi miasto Lęborg zostało podzielone na 5 rejonów, w których odbiory prowadzone będą odpowiednio od poniedziałku do piątku. Odpady zmieszane będą odbierane dwa razy, a worki z selektywnie zebranymi odpadami raz w miesiącu. Dla zabudowy wielorodzinnej sporządzono harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i poszczególnych wiat śmietnikowych w układzie tygodniowym. Śmieci te odbierane są 1, 2 lub 3 razy w tygodniu. Nowością w odbiorze odpadów będzie odbiór choinek naturalnych. Choinki będą odbierane w każdy poniedziałek od 7 stycznia do 17 lutego. Każdy poniedziałek do godziny, no taka prośba, żeby do godziny 7 rano te choinki były wystawione. To czy ktoś w niedzielę wystawi wcześniej. Choinki wystawiać obok pojemników, obok dzwonów. Czyli nawet mieszkańcy jednorodzinnej zabudowy też do dzwonów, do tych, które są blisko. Tu w przypadku jednorodzinnej zabudowy udostępnimy też, czy firma wywozowa udostępni kontenery. W przypadku takim, gdzie jest duże skupisko domków, a jest daleko do tej wielorodzinnej zabudowy, to kontenery będą stały między innymi na przy placu Kniewskiego, przy placu Zabaw koło parafii Miłosierdzia Bożego, czy na Kasztanowej ulicy, na rogu ulic Harcerzy Powstania Styczniowego, przy Komuny Paryskiej, przy Rondzie i na rogu ulic Lubelska i Podhalańska. I dodatkowo jeszcze jest kilka takich miejsc w Lęborku, gdzie będzie to jako objazdowa zbiórka. Czyli są takie miejsca, gdzie no kontenera nie będzie postawiony kontener, tylko firma będzie objeżdżała. I są to takie ulice jak końcówka ulicy Krzywoustego, ulica Kolonii, Cejnowy, Osiedle Leśne, ulica 9 Maja, Skoczelasa, Pułaskiego, Lipowa, Ogrodowa, Witosa i Mikołajczyka. Znane są także terminy wywozu odpadów wielogabarytowych i niebezpiecznych. W zabudowie jednorodzinnej będzie 10, 11, 12 kwietnia. To w zależności od rejonu, bo to mieszkańcy jednorodzinnej zabudowy dostali harmonogramy i w tych harmonogramach te dokładne terminy są podane. Jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną, to zbiórka wielkich gabarytów będzie 5 kwietnia. I tutaj podobnie jak jesienią, jednorodzinni mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają przed posesję, wielorodzinne przy wiatach śmietnikowych. Wszelkie informacje na temat wywozu odpadów można uzyskać na stronie internetowej www.leborg.pl w zakładce dla mieszkańca odpady po nowemu. Pełen harmonogram wywozu śmieci na pierwsze półrocze 2014 roku jest również dostępny na naszej stronie internetowej.